Cześć, tutaj Łukasz z kanału Thai Fever. Ostatnio było tak trochę w temacie katastrof naturalnych. Jeśli kojarzycie moje wrzutki na temat powodzi. I w tym momencie tak przyszła mi taka myśl do głowy, opisać wam historię, która zdarzyła się jeszcze nim zacząłem nagrywać vlogi. Tutaj przydarzyło mi się to w Tajlandii, a mianowicie moje pierwsze trzęsienie ziemi. Więc jak wyglądało moje pierwsze trzęsienie ziemi? Otóż, szczerze, do pewnego momentu nawet nie zdawałem sobie, że jest to trzęsienie ziemi. Ale po kolei. Wyglądało to tak, zacznijmy może od tego, że w jakim ja byłem stanie, kiedy to mi się przydarzyło. Wyglądało to tak, że w piątek, bo trzęsienie ziemi było jakoś w weekend. Wydaje mi się, że to było tak, że w piątek mieliśmy jakąś imprezę, taką trochę grubszą, w związku z czym byłem w sobotę byłem lekko zniszczony, tak powiedzmy, że średnio się nadawałem do użytku, znaczy dogorywałem cały dzień w łóżku przed komputerem, no. I wyglądało to tak, że w pewnym momencie tam przytrafiła mi się drzemka. No i po tej drzemce, to było tak jakoś pod wieczór, tak podnoszę się na nogi i mówię, o kurde, ale mnie zawiało. Normalnie mnie tak zawiało, że mnie zatelepało mną konkretnie, naprawdę, miotało mną jak szatan przez chwilę. Nie jakoś tam super mocno, trochę przesadzam, ale tak trochę potelepało. I mówię, kurczę, to jest godzina tam chyba już 18 była czy coś, a jeszcze taki pijany, no to mówię, to ładnie. No ale tak się jakoś zebrałem się, po czym schodzę na dół, bo ta sypialnia mam na piętrze, więc schodzę na dół do salonu kuchni. I nagle znowu zaczyna mną telepać, ale tym razem zauważyłem, jako że byłem w kuchni, że nie tylko ja się telepię, ale telepią się też garnki, sztućce i cała reszta innych rzeczy, które tylko mogą się telepać. I w tym momencie mówię, o! Mówię, no to ładnie. Okazało się, że tylko szybko do komputera tylko, o co come on, patrzę, jedne z pierwszych newsów, że trzęsienie ziemi. Epicentrum było, wiecie co, daleko ode mnie w sumie, bo kurczę, już nie pamiętam, to już trochę minęło czasu od tego, kilka lat ładnych, to wiecie co, to było epicentrum, no nie chcę was oszukiwać teraz, ale to było przynajmniej z 200 km ode mnie i samo trzęsienie ziemi miało tam magnitudę chyba 6,5 stopnia w skali Richtera, czy jakoś coś koło tego. Także u mnie, no, potelepała się ziemia, ale specjalnie u mnie tutaj na miejscu żadnych szkód nie było wyrządzonych przez to trzęsienie ziemi. Aczkolwiek no tam bliżej epicentrum, tam trochę się ziemia miejscami porozjeżdżała. Były jakieś tam ofiary, ale to jako, że to już było na tyle dawno, to już zwyczajnie tego nie pamiętam. Czyli jeszcze raz, może same moje wrażenia na temat tego trzęsienia ziemi. No szczerze, nie wiedziałem w ogóle, że to jest trzęsienie ziemi na początku, tak jak mówię, bo nigdy wcześniej tego nie przeżyłem i być może teraz przy kolejnym trzęsieniu, no jako że wiem mniej więcej wiem, czego się spodziewać, to wyglądałoby to inaczej, moja reakcja też byłaby inna. No chyba, że znowu byłbym na kacu. Wtedy pewnie też miałbym wywalone. No to nic, to chyba na tyle tej historii. To na razie, cześć, trzymajcie się.